W ramach akcji Cała Polska czyta dzieciom 21 października w publicznej szkole podstawowej imienia Tadeusza Kościuszki w Głowaczowie dla uczniów najmłodszych klas zorganizowany został poranek z baśnią Kopciuszek. Kochane dzieciaczki, no dzisiejszą kampanię społeczną Cała Polska czyta dzieciom rozpocznie w naszej szkole pan starosta Andrzej Jung. Bardzo serdecznie pana witamy. Celem jest tak, żeby zaprosić wam takie osoby, które są znane w środowisku lokalnym, jak to się mówi, z pierwszych stron gazet. A to, że one przyjeżdżają do nas, to też świadczy o tym, że bardzo wysoko was cenią. Widząc, że matka pozwala im na wszystko, wyzyskiwały biedną sierotę, każąc jej to coś przynieść, to coś odnieść, to coś przystawić, to coś odstawić, to coś przesunąć, to coś odsunąć, to po coś pobiec, to z czymś przybiec, że zaraz się biedactwo umęczyło, zasapało, zadyszało i przysiadło na popielniku u domowego komina. Ej, ej, śliczny z ciebie kocmołu, wołała ze śmiechem starsza siostra. Ej, ej, śliczny z ciebie kopciuszek, wołała młodsza, która była trochę lepiej wychowana i nie używała brzydkich słów. A potem wołały obie na przemian. Kopciuszku, usmaż nam racuszki. Kopciuszku, nagrzej nam wody. Kopciuszku, wyprasuj nam koronkowe kołnierzyki. Kopciuszku, zamieć nam pokój. Kopciuszku, kopciuszku. I to przezwisko przygnęło tak do sieroty, że wszyscy w domu i w okolicy nazwali ją Kopciuszkiem. Po wysłuchaniu baśni dzieci miały okazję zadać kilka pytań gościowi i wręczyć mu dyplom z podziękowaniem za udział w akcji. Proszę? Czy lubił pan chodzić do szkoły? No pytanie. Pewnie lubiłem, bo szkoła to jest naprawdę coś, co później kształtuje osobowość na dorosłe życie. Nie byłbym pewnie starostą, gdybym do szkoły nie chodził. Na zakończenie spotkania dzieci podzieliły się z nami swoimi wrażeniami i przemyśleniami na temat baśni i samego czytania bajek. Bajka nazywała się Kopciuszek. Mogła się bawić, mogła śpiewać, czy też miała inne dzieciństwo? Nie. A co musiała robić? Sprzątać. A kim musiała się opiekować? Siostrami. Siostrami. Dobrze, a czy te siostry też się nią opiekowały? Nie. Czy one były dobre dla niej, czy niedobre? Nie. Dobrze. A słuchajcie, co w tej bajce tak najbardziej wam się spodobało? Mi się spodobało, jak robiła sukienki. Kopciuszkowi udało się na ten bal dojechać, czy nie? Czy piesza poszła na bal? Udało się. A kto jej pomógł w tym? Wróżka. Wróżka Krzestna. I w jaki sposób ona pomogła? Co ona pomogła Kopciuszkowi? W jaki sposób pomogła? Kopciuszkowi zrobiła sukienkę i karoce. Dobrze, a teraz jest pytanie. Z czego zrobiła karoce? Z dyni. Czy to dobrze, że Kopciuszek na zakończenie bajeczki wybaczył swoim siostrom, czy nie do końca? Czy tak się powinno postępować? No chyba tak. Tak. Jak się powinno postępować? Wybaczać innym. Tak.